Przede wszystkim jestem bardzo zadowolona, bo już po raz drugi salon jest otwarty i po raz drugi cieszy się dużym zainteresowaniem, nawet jeszcze większym niż w ubiegłym roku. Dostaliśmy 101 zgłoszeń. Z tych 101 zgłoszeń mogą Państwo zobaczyć na wystawie 70 prac wyselekcjonowanych przez jury. Było z czego wybierać, salon jest bardzo różnorodny. Jest powrót do malarstwa, jest powrót do fotografii. Wśród nagrodzonych prac są różne prace, jest zestaw malarski, ale są też prace z tkaninami, jest assemblage, to jest Grand Prix, bardzo ciekawa praca, oryginalna, jakby niosąca za sobą niezwykłe przesłanie, także wydaje mi się, że różnorodność jest wielka i to jest siła tej wystawy. Sądzę, że ta przerwa spowodowana pandemią w jakiś sposób pozytywnie jednak wpłynęła na to, co robią artyści. To, co pokazano tutaj na salonie, sądzę, że naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie i tylko chwalić Okręg Opolski, Związku Polskich Artystów Plastyków i artystów, którzy tutaj się zgłosili na salon wiosenny, bo naprawdę to, co przedstawiono, no nie powiem, ale sporo jury kłopotu nastręczyło, ponieważ nagród było tylko 3, a my chcielibyśmy więcej tych nagród ufundować. Grand Prix, trudno o nie nie zapytać, zwłaszcza kiedy mamy twórcę doświadczonego, kiedy z jednej strony możemy powiedzieć o klasyce, o jego stylu, a z drugiej strony, jak sam pan Jerzy w wywiadzie powiedział, no tak, ale dla mnie to jest nowatorskie, to jest coś, co wychodzi poza ramy tego, co do tej pory. To jest przykład artysty, który ma ileś tam lat zapisanych w metryce, ale ciągle jest młody duchem, jest ciągle odkrywczy i jest to praca, która nas po prostu urzekła. Ocenialiśmy pracę nie patrząc na nazwiska, a patrząc na ich poziom, więc oglądając pracę pana Jerzego, no myśmy po prostu zachwycili się i no jednogłośnie praktycznie stwierdziliśmy, że to jest to. Naprawdę nie chcę być fałszywie skromny, żeby ktoś pomyślał, że jestem fałszywie skromny. Po prostu jestem zaskoczony i plus, że jury zobaczyło, bo być może jury wolałoby bardziej nowoczesne rzeczy, a ta może w tak szybkim biegu zdarzeń, ta moja konwencja, która już troszkę lat ma, powiedzmy tam 8 czy 7, już mogła się opatrzyć i zostać, że tak powiem, zaliczana do tych, które słusznie przeszły. To nie jest klasyka. To jest nowa, jednak świeża technika, świeża kombinacja techniczna, w którą wyrażam treści, które mają coś znaczyć. Uważam siebie obecnie za twórcę zaangażowanego. I już mnie nie cieszą jakieś abstrakcyjne rozrywki estetyczne i tak dalej. Chcę, żeby to, co robię, miało coś jeszcze. Wcześniej dwukrotnie pokazywałam się na salonie jesiennym, teraz drugi raz na salonie wiosennym. Wcześniej prace miały zdecydowanie więcej koloru. Teraz jest to praca czarna, składa się z 4 elementów, gdzie jakby tutaj moje zainteresowania, moje fascynacje bardziej idą w kierunku formy, kształtu, takich nieregularności, jak spostrzegamy takie nieregularności. Poszukuję, redukuję, zmieniam i teraz jestem taka. To jest fajne, że dostałam nagrodę za pracę, która jest dla mnie ważna, przełomowa. To opowiedz nam troszkę o niej. Ja lubię dzielić pracę, lubię kiedy konfiguracja, kiedy układ się zmienia, w zależności też od wnętrza i gdzie ta praca jest eksponowana. Tak jak wspomniałam, lubię dzielić. Praca składa się najczęściej z kilku elementów, z kilkunastu elementów, najczęściej są to poliptyki, malarstwo abstrakcyjne. W tym wypadku rzeczywiście ten kształt jest nadrzędny. Redukcja koloru, nie ma koloru, jest czerń, żeby rzeczywiście skupić się tylko i wyłącznie na jak odbieramy kształt, który jest zaburzany. Różnorodność form, pomysłów pokazania, ekspresji dzisiaj ogromna, można to zauważyć. Zresztą środowisko artystyczne opolskie jest bardzo bogate i to właśnie przy okazji takich salonów łatwo zauważyć, docenić i też zobaczyć, jak ważne jest to w ogóle dla miasta, żeby tutaj artyści rozwijali się, prezentowali, kształtowali, czuli się jak u siebie, bo przecież dzisiaj kilkaset osób zgromadzonych na tym salonie przyszło i podziwiać, i pokazywać, i komentować, więc ta różnorodność, obfitość rzeczywiście jest imponująca i ważna dla samego miasta. Wiosna to okres, kiedy czujemy, że się kwitnie, więc
więc sztuka w Opolu kwitnie. Kwitnie siłą artystów, środowisk skupionych i na uczelniach, i również w innych organizacjach, stowarzyszeniach, a czasami po prostu indywidualistów, którzy swoim charakterem, swoją ekspresją mocno odciskają ślad na tym, co się dzieje w Opolu. Więc to bardzo cieszy, oby takich bogatych salonów było więcej, nie tylko wiosną, chociaż to oczywiście takie odwołanie do terminu, a przecież to jest coroczne wydarzenie artystyczne, jedno z najważniejszych w Opolu i w tym roku wyjątkowo udane, co cieszy. Z tych 70 osób, które pokazujemy, w tym roku się idealnie rozłożyło, bo praktycznie pół na pół to kobiety i mężczyźni, artystki i artyści, więc salon jest parytetowy absolutnie. Jeśli chodzi o pokolenia, to jest wspaniałe, bo najmłodsi uczestnicy to są studenci i studentki, a najstarsi uczestnicy przekroczyli 90 rok życia. Także naprawdę wspaniała reprezentacja wszystkich pokoleń opolskiej sztuki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy pokazywać tak różne spojrzenia, bo to oczywiście są różne spojrzenia związane z doświadczeniem pokoleniowym.